Drogi sąsiedzie. Kiedyś konsekwencje sąsiedzkiego nieporozumienia potrafiły być śmiertelnie niebezpieczne. Błaha sprawa, błaha awantura czy kłótnia między sąsiadami i sąsiadkami kończyła się doniosem, donosem do władz zwierzchnich rozpoczynał się proces i połączony z torturami i bardzo często to się kończyło potem stosem. Czarostwo to nazwa spotkania, które poprowadził Jerzy łapo, archeolog i historyk z Węgorzewa. Mówił o dawnym czarostwie, zbrodniach i występkach, czyli o tym, za co można było stracić życie lub wylądować w domu poprawczym. Ostruda nie była taka niewinna. Tutaj także działy się różne dziwne rzeczy. Tak, tutaj też między innymi w końcu XVII wieku y, pastucha Jana y, oskarżono pierwotnie o kazirodztwo, natomiast w wyniku procesu i tortur przyznał się do tego, że jest cza czarodziejem. I skończył na stosie. Także tutaj, praktycznie każde miasto w regionie ma takie czarne w swojej historii. Ten, kto został oskarżony o rzucanie czarów w większości przypadków kończył na stosie. Były to osoby, które pomagały ludziom m.in. przez ale przez to, że zajmowały się między innymi wróżbiarstwem, też po części z takimi zdegenerowanymi modlitwami chrześcijańskimi, co było traktowane jako wyłamanie się z pośród kanonu religijnego, one trafiały te osoby na margines. Październik dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostródzie to cykl spotkań pod nazwą z kryminałem w bibliotece o czym warto wiedzieć, o konkursie. Kolejne wydarzenie, które w sumie um, od 2 października do 25 trw, trwa konkurs na recenzję książki kryminalnej, sensacyjnej, thrilleru, tak, bardzo zachęcamy, są fajne nagrody, żeby... Sprawdzić się w formie literackiej, krótkiej, napisać ciekawą recenzję. Skoro miesiąc z kryminałem w ręku, to wypada też powiedzieć o realnym zagrożeniu. Biblioteka porusza również trudne tematy. Będziemy mieli spotkanie z policją odnośnie Prewencji przed oszustami, tak? Wiemy, że teraz oszuści mają różne sposoby, żeby wyciągnąć od nas dane i pieniądze, więc chcemy właśnie przeprowadzić taką prolekcję z policją. Spotkanie Razem Przeciw Oszustom Bądź Świadomy Bądź Bezpieczny odbędzie się 17 października o godzinie 13. Natomiast w dniach 9 i 29 października przewidziany jest dobry klub filmowy o godzinie 16.30.